Cześć, jestem Klaudia kanału no i już witam Was w szybkich odpowiedziach po tej przykład funkcji jej wzór, która spełnia następujące warunki. I podpunkt A. Dziedziną funkcją jest zbiór liczb rzeczywistych za wyjątkiem elementu minus 1, 3, a jej jedynym miejscem zerowym jest liczba 5. Dobra, to jak tutaj mamy coś takiego, to co będzie tutaj, to potem wrócimy dla podpunktu A, B i C. To jak weźmiemy sobie f od x, to licznik może się równać 0. Czyli jak mamy mieć miejsce zerowe, to to będziemy podstawiać do licznika. Natomiast mianownik nie może się równać 0. Bo takie mamy. Założenie z definicji ułamka, że mianownik nie może się równać 0. Więc tutaj będziemy mieć to. I zaczynamy. f od x. Najpierw mamy to, czyli lecimy od mianownika. Że nie może się to równać minus 1, to jak weźmiemy tutaj x -a i damy plus 1. Tak podstawimy to. To ten nawias nam się wyzeruje. A wszystko razy 0 to 0, a to się równać z 0 nie może. Ok, i teraz tutaj dla 3, no to my zrobimy sobie minus 3. Bo znów, jak podstawimy to tutaj, to 3 odjąć 3 to jest 0. Wtedy się cały dół zeruje, a tak być nie może. Dlatego mamy tutaj zbiór liczb rzeczywistych, za wyjątkiem elementu minus 1 dla tego nawiasu i 3 dla tego nawiasu. Natomiast góra, a jej jedynym miejscem zerowym jest liczba 5. Miejsce zerowe jest wtedy, kiedy f od x jest równe 0, czyli góra nam się musi wyzerować. No to damy x odjąć 5, bo jak podstawimy tutaj 5 minus 5, to jest 0, 0 dzielone na dół, to wciąż 0, czyli f od x wychodzi nam tutaj 0. Myślę, że podpunkt B już będzie dużo łatwiej zrobić, bo już widzicie o co chodzi. I mamy tak. Góra będzie długa, to zrobimy tak. Hop. Natomiast dół jest tylko odjąć element 0. To znaczy, że mamy tutaj po prostu X. Bo jakby ten X się po prostu równał 0, no to nie może tak być. Dlaczego trzeba wyeliminować ten element. No i jedziemy. Dla jedynki to będzie 1 odjąć 1. Dla minus czwórki minus cztery, to tutaj trzeba dać plus cztery, żeby się to wyzerowało. I dla ósemki, no to osiem, odjąć osiem. I wtedy nam się to zeruje. Dobra, no to pod funkcję dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych. Mamy tutaj odjąć trzy elementy, no to w mianowniku będziemy mieć trzy nawiasy. Nie ma miejsc zerowych, to u góry damy jakąkolwiek liczbę. Dobra, lecimy to. No to mamy x jest minus 1, to musimy dać plus 1. Teraz dla dwójki. Tak, x jest dwójką, to musimy tutaj dać minus dwójkę. a jak x jest siódemką, no to musimy dać minus 7. U góry damy 1. Po prostu, że f od x jest zawsze tutaj równe 1. Nie ma opcji, żeby wyszło 0 pod punkt D. Dziedziną funkcji jest zbiór i tutaj już nam mm, mówi to, że mamy przedział liczbowy. I mamy tak, jeżeli w mianownik nie może się równać 0, to mamy jeszcze kolejne założenia, na przykład pierwiastek drugiego stopnia. Jak mamy f... Od x na przykład taki, to my wiemy, że nie istnieje pierwiastek drugiego stopnia z liczby ujemnej. To oznacza, że ten x tutaj musi być większy lub równy 0. I wtedy mamy tutaj przedział liczbowy, że x należy do przedziału od tego 0 łącznie do plus nieskończoności. Natomiast, gdy mamy pierwiastek drugiego stopnia, który jest wrzucony w mianownik, to znika nam ten znaczek, ponieważ mianownik nie może się równać 0 i to się wyklucza. I to i mówimy o tym, że jak to jest takie założenie, to wiemy, że ona jest w mianowniku, bo jakby było w liczniku, to licznik może się równać 0 i tutaj byłby nawias domknięty. A go nie ma. Dobra. I tutaj mamy od jedynki. To oznacza, że w mianowniku mamy x odjąć 1, bo 1 odjąć 1 to 0 i pierwiastek. Hop. A góra ma dwa miejsca zerowe, czyli robimy dwa nawiasy. Dla x równego 3 damy minus 3. A dla x -a równego 4 damy minus 4. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.